Dobra, więc jesteśmy cały czas w drodze, żeby ci uzmysłowić, na jakiej wysokości jesteśmy. Jesteśmy mniej więcej na tej samej wysokości co tam, czyli jesteśmy jakieś 1500 metrów, tylko 50 metrów jesteśmy niżej niż byliśmy na Giewoncie. Chcemy 2000 metrów dzisiaj. Czy to będzie pierwszy 2000 dzisiaj? Jedno z cięższych wejść. Nie, najcięższe. Najcięższe. Tak wygląda widok z góry i ciekawostka jest taka, że nie mamy wody już nic na pół. Panowie, Red Zero from Chef. Dzisiaj mamy kolejny dzień, o ile się nie pomyliłem w obliczeniach, mamy siódmy dzień wyjazdu i siódmy odcinek. Więc jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzednich vlogów z gór, to nadrób później sobie wszystko. A tymczasem mamy piękną pogodę, patrz, no wczoraj tylko było tak nie za ciekawie, ale dzisiaj mamy ekstra pogodę, znowu jest pięknie i dzisiaj jest plan zrobić, wiesz co? Najcięższy dzień wyjazdu, serio. W skrócie, na razie najwyższym szczytem jaki zdobyliśmy jest Giewont, 1800 metrów? 1900 prawie. I teraz słuchaj to, dzisiaj robimy, cały czas znajdujemy się w apartamencie. Cztery pory roku. Tam się robią właśnie dościki na wyjście. Mamy góry ładne w tle. I powiem ci, że dzisiaj właśnie planujemy zrobić najbardziej hardkorowe wejście. Na tę okazję zakupiłam taki przepiękny przewodnik dla łowców krajobrazów. To akurat jest dla nas. I 39 panoram. Tutaj ogólnie gdziekolwiek wchodzicie, z tego szczytu możecie podziwiać inne szczyty, bo często jest tak, że idziecie na szczyty i nie wiecie, co tam dzieje się w oddali. I podziwiacie, jakie są szczyty z tego miejsca. Po tosty. Ratujmy tosty! Patrz to. Trochę się spiekły. Raz, dwa, jeszcze tylko jeden, czaisz? Jest tylko 5 tostów dzisiaj. Nie przedłużając, dzisiaj jest naprawdę najbardziej hardkorowy odcinek ze wszystkich. Więc oglądaj do końca, bo będzie się naprawdę dużo działo. To chodź, zróbmy dzisiaj coś takiego, że chyba najwięcej mieliśmy na razie 33 tysiące kroków w jednego dnia, nie? Dzisiaj proponuję ci pobić ten rekord i zmierzymy ilość kroków dzisiaj i spróbujemy zrobić ponad 33 tysiące. Ziomek, zakładaj watcha swojego i jedziemy z tym. Dobra, więc właśnie wyruszamy spod 4,5 roku. Nie mamy do przejścia dużo, bo na razie mamy na liczniku 514 kroków. Dobra, więc mamy pierwsze 5000 kroków pyknięte. Właśnie zmierzamy do Doliny Kościeliska, czyli to będzie jakby taki pierwszy punkt, przez który będziemy mijać. I będziemy szli przez to schronisko Ornak. No? Byliśmy tam jakiś czas temu. Czyli bodajże dwa odcinki temu, więc może sobie cofnąć i obczaić. Będziemy szli tą samą trasą, gdzie byliśmy w tych jaskiniach i w tej smoczej jamie. I będziemy mijać tą trasę. Będziemy szli jeszcze dalej do schroniska Ornak i od schroniska Ornak będziemy przechodzili takim żółtym szlakiem w prawo i tam będziemy się kierować na nasz dwutysięcznik, o ile nam się uda, więc trzymaj kciuki. I patrz do końca, czy udało nam się. Czyli to będzie nasz pierwszy 2000. O ile wejdziemy, bo z tobą to wiesz. Ooo, wyzwanie. Ale łańcuchów nie ma, więc może dać radę. Próbuję, widzę. W ogóle jest chyba jakiś dzień wycieczek, bo mijamy już trzecie jakieś zgrupowanie takie szkolne i jest dużo wiary, na serio. A, mam dla was fajną wiadomość, bo jak idziecie gdzieś na parking, to tutaj podwyższyli ceny i teraz kosztuje parking za cały dzień 30 zł, ale jak powiecie, że to jest za dużo dla was i idziecie dalej, to zniżę wam do 20, więc warto mówić, że jest za drogo, po prostu się z góry alami. Pozdro, hej! Pierwsze krople potu i idziemy dalej. A patrz, mijamy w końcu tą jaskinię z odcinka dwa dni temu, więc obczaj sobie, jak tam szliśmy. Bo naprawdę było chamsko, ciemno, nisko, mokro, nieprzyjemnie. Jaskinia zaliczona. Aktualnie mamy 7900, czyli prawie 8000 kroków właśnie wbijamy. Jest prawie pierwsza dyszka zrobiona, a jest jeszcze przed 11, więc fajny czas. Dzisiaj będzie około 30. No, więc dzisiaj mamy cel, żeby pobić 33 tysiące kroków, bo 33 było, no, czyli musimy zrobić co najmniej 34. Mokry. No jestem mokry w kit, patrz, są mokry. Dobra, więc mała przerwa przy wodospadzie. Padają tościki przygotowane, więc patrz, eleganckie kanapeczki wpadają. Preferujesz kiki? Ty odpaliłam kiki. Ziomek wlazł do kibla. No, sobie grubo je tam. No. Patrz, na razie mamy 1000 metrów, idziemy jeszcze dalej. Jeszcze kolejny 1000. Patrz to, przemierzamy, jest naprawdę pięknie. Jest to chyba, znowu powiem, że jest to jeden z lepszych widoków, jakie widziałem ostatnio. Czy mi się bardzo podoba to schronisko, nie każde schronisko jest takie urodziwe. Ładne jest, no. Lisek w kiblu był. Dobra, i patrz, tak ładnie to jest. I cisza, spokój, idziemy dalej. Teoretycznie tam jest nasz cel, czyli trochę tego chodzenia będzie. Cały czas mijamy, są naprawdę zajebiste okolice. Chyba taki najładniejszy szlak tutaj dotychczas, gdzie byliśmy. No. Jeżeli chcesz więcej kontentu z wyjazdu, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz hashtag góry, jeżeli chcesz więcej. Dużo się chodzi pod górkę tutaj. Widok jest konkretny, naprawdę jest pięknie, cicho, przyjemnie. Dzięcioły nawet, słuchaj.
Właśnie jesteśmy, patrz, to Iwanicka Przełęcz. Czyli teraz schodzimy z żółtego na zielony. No i pokazuje nam jeszcze godzina 30 na Ornak. Czyli to jest dopiero jeden z trzech, które chcemy pyknąć, nie? To jeszcze trochę będzie, bo docelowo jest dojście na dwa. A jest 1459 teraz. Dobra, więc lekki postój zaraz. Idziemy. Dobra, więc jesteśmy cały czas w drodze, żeby ci uzmysłowić, na jakiej wysokości jesteśmy. Jesteśmy mniej więcej na tej samej wysokości co tam. Czyli jesteśmy jakieś 1500 metrów. Czyli mamy jeszcze co najmniej te 500 metrów do góry. A podejrzewam, że tam, gdzie chcemy iść, jest podobnej wysokości co tam. Czyli jeszcze musimy, no to jest takie zobrazowanie. Czyli mamy, no? 26 km, przyszliśmy 10. Czyli jeszcze nawet nie ma połowy drogi. Patrząc horyzontalnie, jesteśmy gdzieś tu, a musimy dojść tu. Czyli niby tylko 500 metrów wysokości, ale zapierdzielania dookoła. Jest naprawdę, droga jest kręta, wyboista, kamienna. Idę. Show me what you got. O kurde. Zapowiada się niezła, wydatna podróż. Ups. Patrz, teraz z tej wysokości widać schronisko tam. Czaisz? Czy my przyszliśmy? Ale jest fajnie i wysoko. I jeszcze wyżej będzie. Jest coraz chłodniej, więc pora odziać bluzę. Bo powiem ci, że naprawdę już podmuchy wiatru są tutaj grubsze. I pomimo, że dzisiaj pogoda ładna, jest pięknie, to trzeba się ubrać, bo na serio przywiewa tak, że po prostu szkoda ryzykować jakimś przeziębieniem. Patrzcie to, mamy ogon. Jednak ktoś nas śledzi. Uciekamy stąd. Dobra, więc patrz to, mamy pierwszy śnieg na drodze. Czyli ta mroźna temperatura tutaj jest chłodniejsza. Nie jest bez przyczyny, bo pomimo, że mamy już grubo ponad połowę czerwca, jeszcze jest tu chłodno. Patrz, co robię z tobą. Ej, ziomek, idź już, koniec. Dzięki. Tu już mamy ładny widok, jest naprawdę kozacko. Już takiego widoku nie było, nie? No ładny, bo jest pełno wzgórków, jest zajebiście. Ostatnia prosta do tego szczytu Ornak. Tu będzie około ile? 1500 coś tam. 1800. Ja. Czyli 1850? Może skoczymy tam po wodę, bo tam jest jakieś schronisko. A nie, jest 1854. A, i byłam blisko. No, czyli tylko będzie około... Cześć. Czyli około 150 metrów będzie do szczytu. Czyli już so close będzie. A później lecimy do jacuzzi, co? Do jacuzzi, a ja robię dzisiaj trening jeszcze. Już to widzę. Robię dzisiaj trening. Podciąganie dipy robię i na gumach ręce. Pozdrawiam was. A Coca-Cola, kto kupi Coca-Cola? Boston, Massachusetts, mówię jak jest. Marsh, Max, Kalonko, Nowy Jork. Któryś z tych szczytów jest nasz? Jeszcze nie wiemy, który. Do wyboru mamy tak, taki, taki, taki. Taki, taki albo taki. Prawdopodobnie to będą chyba jakieś te. Jesteśmy już na Ornaku, tak można to ująć, ponieważ on jest tam. To jest ten szczyt. Czyli jesteśmy już praktycznie na tym szczycie. Czyli 1850 zaliczone, czyli tylko 50 metrów jesteśmy niżej niż byliśmy na Giewoncie. Chcemy 2000 metrów dzisiaj. Czy to będzie pierwszy 2000 dzisiaj. Mamy mały postój, żeby coś sobie zjeść, skonsumować, uzupełnić makrosy. Wjeżdża Simba Legal Cakes. Przypominam ci o kodzie na nazwę Instagrama i podłoga szef. I od razu cię zapraszam na Instagrama, jeżeli chcesz wszystko wiedzieć z wyprzedzeniem. Wjeżdża Simba. Zeszliśmy z Ornaku i kierujemy się dalej. Przechodziliśmy właśnie przez takie skałki. Jest to fajna taka urozmaicona trasa, żeby nie było ciągle pod górkę. To teraz trochę wspinaczki takie było. Trochę śniegu, to jest za czym jak droga będzie. Więc przeszliśmy stamtąd. Tam były jeszcze jakieś drogowskazy. No a my idziemy ciągle do góry i widoki są kozak, zobacz to. Jesteśmy już coraz wyżej. Takie widoczki to masz eleganckie. Jest ładnie. Ale już nam nogi siadają, nie? No, nogi już siadają, ale śnieg jest jeszcze. Już mamy 40 minut do góry i później już tylko zejścia, już nie wchodzimy, nie? No wiem, na szczęście. Tylko 40 minut do góry. Więc jesteśmy już coraz bliżej Starobocieńskiego wierchu. A tymczasem przed nami chiński mur, patrz, chińskie schodki, musimy iść do góry, tu. Już coraz bliżej. Mamy już praktycznie szczyt przed nami, zaliczony, więc wchodzimy. Jedno z cięższych wejść. Nie, najcięższe. Najcięższe. Giewont był taki trochę... Inny styl. Patrz, za nami jaka przepaść chamska. No, to jeszcze wiara wchodzi, cześć. No i idziemy. No. Dobra, więc jesteśmy już na górze. Czyli to jest 200 coś. 276. Tak wygląda widok z góry. I ciekawostka jest taka, że nie mamy wody już nic na pół. Ale na szczęście chyba będzie po drodze jakieś schronisko, więc trzeba będzie tam wbić. Dobra, więc chwilę odpoczynku na górze i zaraz zawijamy się na dół, bo trzeba się streszczać, bo już jest po 15. No, 4 godzinki już jest. No, więc mi się wydaje, że akurat 19:08 w chacie, więc na styk. Jakby co,
latarka jest, pamiętaj. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Więc żegnamy się ze szczytem. Siemano. No i teraz idziemy tą drugą stroną, czyli teoretycznie łatwiejszą na zejście. Fajny stawik tam widać. Idziemy go obczaić z bliska. Nie mamy picia, więc może się napije czegoś. Jest na dole ten staw. No niestety nie ma do niego dojścia. Znaczy tu są chamskie skałki, więc byśmy stracili, mi się wydaje, 40 minut w dwie strony. Nie idziemy do tego stawu, idziemy dalej. Następnym razem. Idziemy i spotkaliśmy kuski. Idzie do nas kuska. Poczekaj. Ziomki jak se przyszły ty. Tu normalnie zwierzyny tu pełne. Więc wychodzimy właśnie stamtąd. Idźmy do jakiejś chyba słowackiej strefy. 1965. No ale jest ładnie. Jest ładnie, mega. Mamy kolejny szczyt, kończysty wierch, 2002 metry. Jest naprawdę zajebiście. Mocno wieje, pewnie słychać to. Zeszliśmy już z tej największej chyba górki, no ale czeka nas jeszcze duża podróż. Patrz jakie ładne widoki, erlala, juhu. Mi się tak chce pić już, nie mamy picia nic. To idziemy dalej, do schroniska jeszcze mamy wuch te kilometrów, no ale trzeba dojść, nie mamy picia, jest już słabo. Oby nam żadna kuska już nie wyskoczyła na drogę. Więc na dole są już oznaki cywilizacji. Są jakieś domki, nie wiem czy to widać stąd. W ogóle przestroga dla tych, co wybierają się w dalekie podróże. No żeby tą wodę jednak mieć, bo że nawodnienie to podstawa. Dobra, więc patrz to, zaraz będzie rozwidlenie dróg i skręcamy na Dolinę Chochołską. Wszystko dlatego, że tam będzie schronisko, że będziemy mogli kupić wodę, bo cały czas bez wody sucho na maksa już jest, na serio. Aktualnie na liczniku jest 31 tysięcy kroków, czyli pewnie w dolinie będzie 33 tysiące kroków, czyli tyle ile wynosi rekord, czyli na 99% rekord zostanie pobity. A doszliśmy do rozwidlenia, tu jest znak na nasz szlak, z którego wracamy, patrz to, Wiara sobie przypiała tu rowereczki, a my idziemy tam. Normalnie byśmy szli tu, z racji tego, że musimy się cofnąć po wodę, to idziemy tu, Polana Chochołowska, 25 minut. Dobra, jesteśmy w schronisku, udało się. Ta pierwsza butelka to tak wjechała, że koniec. Nawet już kit z tym, że butelka mała wody za piątkę była. 4 butelki, 20 zł. Dobry biznes. Idziemy już w stronę chaty. Okazało się, że 2 godziny stąd jest drogi, a mamy godzinę 18:25. Czyli jest mega późno i będziemy na styk z zajściem słońca. Więc musimy nadać tempo, żeby nie zostać w lesie, jak będzie ciemno. To ruszamy. Więc z powrotem jesteśmy w tym miejscu, patrz to, gdzie przypięte były rowerki. Teraz w końcu idziemy dobrą trasą tutaj przed nami. Czyli tak jakbyśmy wychodzili w prawo, wtedy odbiliśmy w lewo właśnie po tą wodę. Ale warto było, no jednak kurde, ocaliła życie. A powiem ci, że tak nogi bolą. W liczniku mamy 37 tysięcy kroków. Czyli już mamy rekord pobity. Umyślałem, że 35, 4 dychy będzie, a tu będzie lekko grubo ponad 4 dychy. No powiem ci, że wymęczenie jest chamskie. Wymęczenie chamskie, ale 4 dychy na płaskim podłożu to nie są niczym w porównaniu 4 dychy na górka, dół, górka, dół. No, tylko marzę, żeby już wrócić do 4 po roku i wywalić się w jacuzzi. A teraz stopy mam jak na węglu bym szedł. To serio, uciekł, jutro wstanę rano i tak palu będzie mi pulsował. Dobra, ziomek, jest naprawdę nieprzyjemnie. Nogi mam spalone tak, że po prostu czuję się jakbym przed chwilą, jak mijałem bacówkę, z której leciał dym, to myślałem, że moje nogi tam były. 43 tysiące kroków, 44 już. 44, a do domu jeszcze kawałek, więc to nie jest jeszcze, że jesteśmy w domu. Mi się wydaje, że no jest szansa dobić do 5 dych. A jeszcze trening dzisiaj. Będzie czy nie? Oglądaj do końca, czy będzie trening. Okej, to musisz mi zrobić blika. Cały czas chodzone, aktualnie na liczniku jest, uwaga ile? 47 tysięcy kroków, czyli 5 dych zaraz zostanie wbite. Właśnie mijamy znak do kościeliska. Dobra, w końcu jesteśmy na Królewskiej, idziemy do 4,5 roku, patrz to. Podsumowanie wyprawy, 49 tysięcy kroków, jeszcze pewnie trochę dorobimy dzisiaj. Czyli 50 tysięcy kroków można powiedzieć, że zrobione, czyli rekord poprzedni, czyli 33 tysiące kroków pobity. Tego już chyba nie pobijesz. Na tym wyjeździe chyba nie. Jak chcesz więcej kontentu z wyjazdu, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Nogi do wymiany. Ziomek, jest słabo. Ojoj, ojoj, ojoj. 50 tysięcy kroków, 7 dni. Dobra, chodź, chodź. Widzimy się w kolejnym filmie. To jest 7 film chyba z rzędu, z tego co kojarzę. Więc jeżeli chcesz sobie ogarnąć zajebisty nocleg, żeby sobie odpocząć i urozmaicić sobie regenerację po ciężkich szlakach, tak jak my zrobiliśmy dzisiaj, obczaj propozycję 4 po roku, bo naprawdę warto. Teraz co? Idziemy robić do jacuzzi. Do jacuzzi. Yeah! Kup koszulkę, ziom. Zamów dzisiaj ją. Jom, 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 jom. Zamów bluzę swą. Załóż potem ją. Jom, 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 jom. Pa, pa.